Pixar w pudełku. Początkowe odcinki dotyczyły podstawowej funkcji Ray Tracera, określania ostatecznego koloru każdego z pikseli obrazu. Zobaczmy przykład z prawdziwego świata z Uniwersytetu Potwornego. Dla każdego piksela musimy znaleźć punkt przecięcia promienia, który z kamery biegnie przez piksel do sceny. Kolejny krok to pytanie, jaki kolor ma każda z powierzchni. Sam kolor nie jest zbyt ciekawy. Musimy określić, jak powierzchnia zareaguje na światło. Jak już mówiliśmy, dwa główne składniki reakcji powierzchni to rozpraszanie i kierunkowość. Tu widzimy, jak rozproszone, czyli matowe są obiekty. Biel na obrazie oznacza najbardziej matową powierzchnię w scenie. Na przykład matowa jest czapka. A ten obraz pokazuje, jak kierunkowy, czyli lśniący jest każdy obiekt. Czy potraficie powiedzieć, gdzie jest główne źródło światła? Jeśli potrzebujecie czasu, zatrzymajcie odtwarzanie. Źródło światła jest po lewej stronie. Jego odbicie widać w oku majka. Obiekty w scenie są oświetlane bezpośrednio, co widzimy na obrazach rozpraszania i kierunkowości. Są też oświetlane pośrednio. Pada na nie światło odbite od innych obiektów. Co będzie, gdy połączymy wszystkie obliczenia? Światło rozproszone, pośrednie, kierunkowe, gotowy obraz. Magia, prawda? Tym się zajmujemy. Za pomocą matematyki tworzymy magię.